czy FNAF? Nie mogę podgłośnić. Ogłoszenie. Będą live'y, gdzie będę kończył FNAF'a 3, FNAF'a 4 oraz FNAF'a System Location. A póki co lecimy z Five Nights at Freddy's 6, FFPS, Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. I wpadłem na pomysł już bardzo dawno temu, ale tego FNAF nagrywam z kamerką. Jeśli nie wiecie czemu, to wpadajcie na mojego Twittera / X'a, link w opisie. I w każdym odcinku będę wam pokazywał jednego pluszaka z mojej kolekcji pluszaków Five Nights at Freddy's, a dziś to będzie Cupcake. One chyba były limitowane na Wielkanoc, ale by nie było, z 2021, tu jest, no, oczywiście nic nie widać, ale to jest oryginał. No, Cupcake. Tak powinienem grać. Dobra. Nieważne. Design pizza. Bierzemy pepperoni, bierzemy z kiełbasa chyba. Cebulę weźmy. Weźmy peppers. Co to były peppers? Pepper pots. Chwila. Co to było pepper? Ja nie pamiętam. Papryka, to chcemy, a... Tak, to jest kiełbasa, mushroom, no to wszystko. No to bierzemy wszystko. Go. Go to pizzeria. Jeśli nie widzieliście oczywiście... O. Innych odcinków z Freddy Fazbear Entertainment, to zapraszam was. Tu w prawym, tam górnym rogu będziecie mieli wszystkie odcinki z Five Nights at Freddy's. Fangame'ów też. Więc no. Nie zdziwcie się, jakby było parę odcinków w jednej koszulce, po prostu zapewne będę to nagrywał pod rząd. Ale nie mam sił i nerwów na razie przechodzić w System Location nocy czwartej. Co prawda miniatura jest gotowa i pół filmu, ale nie umiem przejść minirin, więc to o nie. Więc to sobie zostawimy na live'y. Sukces. To będzie najcięższe. Jak ja mam to zrobić? Kurde, nie umiem przejść najłatwiejszego etapu w grze. Fuck! Jedna pizza. Co? Co tu się dzieje? To powinno tak wyglądać? Jesteśmy jakimś Shadow Fredem. Shadow Beerem. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Jakaś nowa baby bebe. Begin tape. Leaving dead space. To mi przypomina Resident Evil.
Gra Hazard. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Czy my puszczamy jej różne dźwięki i patrzymy, jak to na nią wpływa, jak to na nią działa. Jeśli to ona się ruszy, to mamy... No nie zareagowała na nią. Document results. No też nie. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Nie rusza ją to. Co o tym sądzisz? Document results. Patrzymy notatki, patrzymy. Nic to ją nie rusza póki. Akcja. Albo i nie? O, idziemy do pracy. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. Fazbear Entertainment. Right. Restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started. Including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride and let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death, or dismemberment. Okay. Let's get started. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog.
When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try. Dobra, tak czy siak myślę, że i tak będzie film o kolekcji moich pluszaków, będzie też o kolekcji książek i też FNAF. I będzie też o kolekcji płyt, ale to już nie FNAF. Dobra, wiem, że jest parę zakończeń. To my może zróbmy takie podstawowe, myślę, czyli... Czyli nie wpuszczajmy nic do naszej pizzerii. I tyle, no. Play test. Kocham FNAF World. 500. 100. I 100. Co mi daje ryzyko? Nie wiem, i tak mam 2% ryzyka, więc wolę sobie zarobić. Teraz mnie stać. No, uważaj. Candy Cadet. Witaj, przyjacielu, z powrotem. Weźmy może gierki. I weźmy, kupmy jakiegoś po prostu tego, weźmy. Kupmy jeszcze to, no i tyle. Dobra. Baloniasty. Cyk, cyk, stówka wpadła. Gramy znowu. Zagrajmy w to. Co tu się stało? Nie czaję, ale buja. O nie! Nie! Nie oglądaj tego. Jestem świetny w tę grę! Nie, to cofnę w 4. On się zemści. Essa. Kasa! Przepraszam, podniesiłem się pieniędzmi. Mamy tyle cashu. To jest fajna gra, z tego co mi się wydaje. Roboty są fajne. Ale pierw trzeba wykupić tutaj wszystko. Weźmy vana, wiatrak. Odkurzacz nie, bo on ma ryzyko. Weźmy sobie tego typa. Postawmy go. Cyk. Lecimy. No i kaska. I cyk. I nie ma kaski. Ale zagrajmy w to. Dobra. Z tego co pamiętam po jakichś tam teoriach, to jest chyba Elizabeth, ta którą gramy. Chyba. Chyba to jest Elizabeth, ta którą gramy, nie jestem pewien. Tak mi się kojarzy.
Nie zdążę, nie zdołam zabrać wszystkich. Może jednak zdołam. O fuck. Ale mam magnezy jeszcze na szczęście. Tak, gra mi się podoba. Zawsze to też jakiś sposób na zarobek, no nie? Chyba czas mi się skończył. Ale zarobek jakiś jest. Także kupmy coś. Kupmy... A, potrzebuję lepszej sceny. Także kupmy scenę. Lepsza scena jest, a my klikamy finish. Zobaczmy, co się teraz stanie. Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished, however. Się nie pisałem na Freddy FNAF. While patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Nie chciałem. Something to be aware of. A to się przerywa, jak zrobię, tak? Chyba tak. Are pretty loud and may prevent you from hearing. Tego Foxiego kojarzę z fangame'ów jakiś. If there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to. Okay, rozumiem mało. Also, shining your light directly into a vent will likely prevent anything from jumping out. You also have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Cześć, Harpy. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Niezła gra. Jak tam, Cupcake? Jak ci życie mija? Dobrze? Tak, to dobrze. Niezły sponsoring tych reklam, nie? Co, czekamy na śmierć? Czy jak? Ty mnie obronisz w razie czego. Ech. Z tego co pamiętam, to jest też ostatnia gra Scotta. Taką, którą sam tworzył samodzielnie. Ta albo Custom Night. Ultimate Custom Night. Chyba Ultimate Custom Night. Ale nie jestem pewien. To by się przydało, ale nie w tym zakończeniu, bo my spróbujemy zrobić, nie wiem, wiem, że jest chyba 6 zakończeń w tym FNAF-ie, czy 5, wiem, że na pewno jedno jest to, że nie wpuszcza się nic do pizzerii, że musi być zero ryzyka i wtedy coś tam jakoś się ten dzieje, nie? Najgorsze jest to, że my mamy 2% ryzyka i jest spora szansa, że coś mi wyleci z tych wentów za chwilę na mordę. Ale kto by się tam tym przejmował? Przecież nie my. Nie? Podobno jak mruga światło, to źle. Już kończę, tak, no już sobie idę. Pa, pa. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself
as the successful entrepreneur that we all know you can be. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine. Freddy Fazbear! And that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back. Things are found here quite often. And while we aren't sure why, Freddy. What we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside. But then... Co się poruszył? You get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences. Czego oni mi każą siedzieć i testować animatroniki, no? Should the item in question not be as docile as it first appeared? If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently, damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Siedzimy tu. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Wyruszył się. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Okay. Ciekawa ta praca. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Brzmi jak muzyczka z FNAF-a 1. Ale przerobiona, jakaś zniszczona. Po to była ta muzyczka. Nie. Nic nie zarobię? Nie, mam coś. Żabson. Żabson leci z nami. Weźmy jeszcze coś. Rockstar Freddy, Rockstar Bonnie, Rockstar Chica, Rockstar Foxy. Okej, ciekawe to.
Sponsor! Dawaj! 500 na koncie! Dwa koła wszystkie. Raczej chyba nic nie kupimy. Lecisz? Żabson. Hippo. Pierw to zagrajmy. Kacza, morda, kacza. I kacza. Okej. Pograjmy w gry. Pierwsza. Nie wiem jak w to grać. Nie rozumiem. Okej. Weźmy to. Nie! Przepraszam. Herpi ją nie chciał, ją nie wiedział. Tamtych nie widziałeś, to się wytnie. Kaska, dobra, przejdźmy jeszcze raz to. Magnes jest. Super, świetnie. Fuck, co to jest za żółty królik jakiś? On nic mi tu nie robi. Fuck, magnes mi się skończył. Co, tam się przeniósł taki springtrap jest, czy co? Czy jak, bo nie czaję. Lecimy z koksem. Teraz zbieramy wszystko, mówię wam. Wszystko zebraliśmy. Nie ma opcji, nie ma już nic, zebraliśmy wszystko. Wszystko, nie? Na pewno wszystko. Nie, no mówię wam, no już nie ma nic. Na pewno, nie? Nie, było jeszcze. Tu jest jeszcze co? Mamy wszystko. Yeah. Łatwo. No i ile siana. Co to jest? Bawimy się w Purple Gaia? Ej, ja grałem kiedyś takie gierki. Ale muza. O, ja mogę ten, dobra. Ja mogę wymijać chyba.
byłem raczej zawsze dobry w takie gierki. Cicho. Muszę się nauczyć, przyzwyczaić, nie? O nie, to zwiększa prędkość, szybkość. Fuck! A i tam był jakiś zjazd w dół. Ej. Przejechałem wszystko, ale tam był jakiś zjazd w dół. Ja bym chciał to powtórzyć, nie? Nie mówiłem, że jestem dobry w te gierki. No co no. Lecimy jeszcze raz i spróbujemy zjechać, wjechać tam w dół. Myślałem, czy nie powinienem zostawić czegoś na inne odcinki, ale kto by się przejmował? Lecimy, tak, ja w jednym odcinku. Nie no, nie żartuję. Dotrzymajmy się może dołu jednak tym razem. Fuck, fuck, fuck! Oj, promił, promił. Starajmy się trzymać w dół. Postarajmy się. Teraz to będzie chyba, no. Albo jeszcze po jednej mecie. Teraz to będzie. Na pewno już. Serio, no mówi wam, nie? No fuck, nie miałem jak to ominąć, no. Jest! Jedziemy dalej. Stare mini gry FNAF. Pamiętasz, poznajesz ten klimat, mordo? Czujesz to samo co ja? Czujesz to? To jest nostalgia. Mordo. Przypomina mi to też gierki Case to Animatronic Survival. Pierw w dół. Jest to sas i muzyka ucichła. O, wyszedłem. Dom. Była kiedyś taka gierka, gdzie był ten człowiek taki, go się animowało. Śmieci, okej, okay, trzy śmieci. Freddy Bonicika. Przejdźmy ten nasz dom dookoła. Wybite okno i ślady. I tu są też ślady. Jakiegoś dziecka i animatronika, albo chłopak. Albo mężczyzny dorosłego i animatronika. Very sus. Very, very sus. Trzeba zbadać te sprawy. Leave him alone tonight. He had around day. Wygląda jak Sister Location, coś oglądało te filmy takie, nie? Otwieraj te drzwi, mały gówniarzu. No i... I teraz muszę iść outside. Kuźwa, no naokoło, no.
No ale tu wejść nie mogę, nie? Ani tu też nie. Run off that the place again will be sorry one gets back. Okej, okay, ale jeszcze nie sprawdziłem tej drogi w lewo. To będzie w następnym odcinku. Ale jeszcze sobie coś kupimy. To był błąd. Więc widzimy się w kolejnym odcinku Edwin.